Jeżeli usłyszymy, że święty Tomasz z Akwinu to wielki myśliciel średniowiecza, to wszyscy się z tym zgodzą. Jeśli powiemy święty Tomasz, autorytet doktrynalny Kościoła katolickiego, to nie będzie zaskoczenia. Święty Tomasz, filozof. Ten obraz zdominował badania historii doktryn, zwłaszcza w końcu XIX i początku XX wieku. Święty Tomasz, teolog, takiego starały się nam ukazać badania uczonych ostatnich dziesięcioleci, którzy chcieli odzyskać jego myśl także dla teologii współczesnej. Uczonych z tego nurtu daleko nie musimy szukać. Wystarczy, że popatrzę chociażby na ojca Michała Marucha, tutejszego rektora, czy ojca Mateusza Przemowskiego, czy Janusza i innych. Ale święty Tomasz Kaznodzieja, przyznajmy, że rzadko tak na niego patrzy. Zupełnie jakby święty Tomasz nie był dominikanem. Zupełnie jakby nie należał do zakonu kaznodziei. A przecież możemy się domyślać, że kiedy ten młody człowiek spotkał na swojej drodze dominikanów, to zachwyciła go nie tylko świeża, jeszcze już ugruntowana sława ich uniwersyteckiego i naukowego zacięcia, ale również po prostu ich misja uczenia słowa. Możemy się domyślać, że tym również się zachwycił. A jednak o kazaniach świętego Tomasza słyszymy rzadko. Powodów jest kilka. Po pierwsze, do całkiem niedawna nie była właściwie znana lista jego autentycznych kazań. Nie było wiadomo, które z wielu przepisywanych świętemu Tomaszowi tekstów są naprawdę jego. Dalej, trudność wynika stąd, że Tomasz nigdy swoich kazań oficjalnie nie wydał. Co powoduje, że historycy nie zawsze traktują poważnie te notatki jego słuchaczy, które przekazała nam historia. I nie bardzo chcieli się tym zajmować. Do tego wszystkiego dochodzi wciąż jeszcze brak krytycznego wydania kazań Tomaszowych, czemu, jak ufamy, zaradzi niebawem staranie paryskiej komisji Leonida. Ostatni wieść, jaki mam na ten temat, to jest, że być może pod koniec lata krytyczna edycja kazań świętego Tomasza pójdzie do druku. Co do listy jego kazań, to tylko tytułem przykładu powiem, że wydany w 1880 roku w dwóch tomach zbiór Sermones Opuscula Concinatoria świętego Tomasza podaje około 150 kazań de tempore, nie licząc kazań świątecznych, a także kazań wielkopostnych. Natomiast już w 1974 roku słynne repertorium kazań średniowiecznych Jana Baptysty Szneiera podaje 30 autentycznych kazań. Proszę sobie wyobrazić, jaka jest różnica.
30 autorskich kazań i kilkadziesiątków przypisywanych Tomaszowi, z których część zresztą jest dobrze zidentyfikowana jako pochodząca od różnych kaznodziejów, jak na przykład Aldobrandino Cavalcanti czy Helmbrito. Natomiast edycja krytyczna kazań świętego Tomasza zawiera 23 pozycje, z których co do niektórych istnieją jeszcze pewne wątpliwości. Bardzo często takich uczonych, którzy pracują nad tekstami średniowiecznymi, zapytuje się, co tam nowego znaleźliście. Czy znaleźliście jakieś nieznane, nieodkryte jeszcze teksty autora, w którym pracujecie, w tym wypadku świętego Tomasza. Niestety praca wydawców krytycznych polega przede wszystkim na odsuwaniu tego, co im przypisywano, a nie na odnajdywaniu tego, co ewentualnie mieliby napisać, a czego do tej pory jeszcze nie znaliśmy. Sprawdza się znakomicie na sławnych ludziach to, co powiedział Pan Jezus, kto ma, ten będzie przydany. Im też przypisywano, no teraz musimy ich oczyszczać. Ponieważ miałem wielki zaszczyt i przyjemność przez kilka lat pracować nad materiałami jeszcze za życia ich wydawcy ojca Batają i później jeszcze po jego śmierci, dlatego ośmielam się dzisiaj do Państwa tutaj wszystkich o tych kazaniach mówić. Miałem okazję spotkać z bliska świętego Tomasza kaznodzieję. Dla nas to jest rzecz rzadka, ale dla jego współczesnych myślę, że wcale taka rzadka nie była. Nie zapominajmy, że olbrzymia część zadań, które spełniał na uniwersytecie, składała się z trzech zadań. Praca wykładowcy uniwersyteckiego zakładała, że będzie prowadził wykład, czyli po łacinie lekcjo, że będzie prowadził dysputy, w których będą dyskutowane różne ważne zagadnienia pod jego kierunkiem, dysputacją, i że będzie do swoich studentów oraz do swoich kolegów wygłaszał kazania, predykacje. Predykacja nie jest jakimś zupełnie nieważnym elementem działalności naukowej w średniowieczu. To, z czego nauczyliśmy się na wykładach, to, co przedyskutowaliśmy w czasie dyskusji, chcemy teraz usłyszeć, bo przecież studiujemy teologię, studiujemy prawdę Bożą, studiujemy tak naprawdę gdzieś najgłębiej objawienie, a więc pismo. Chcemy usłyszeć to jako słowo życia. Nie tylko jako słowo, które przemawia do naszego rozumu, ale jako słowo, które przemawia również do naszych uczuć, do naszego sumienia, do naszej wiary przede wszystkim. System nauczania Uniwersytetu Średniowiecznego, chociaż chętnie będzie się posługiwał w miarę rozwoju Uniwersytetu książką, jest systemem słowa mówionego, słowa zapamiętywanego, słowa powtarzanego. I słowa, do którego się zachęca. Myślę, że jest jakąś wielką szkodą, że rozwój uniwersytetu poszedł w kierunku wykładów takich magistralnych, wykładów profesorskich, gdzie profesor przychodził, taka jest moja teza, ja wam to wyłożę, wy macie teraz się wszystkiego nauczyć i mi tutaj to wszystko opowiedzieć raz jeszcze. A jakby z taką szkodą trochę dla takiego aktywnego nauczania, które dzisiaj mamy na seminariach trochę, ale które kiedyś było jedną z ważniejszych części, nauczania. Jeden z dominikańskich kaznodziejów, Giovanni Sanciniano, który żyje na przełomie XIII i XIV wieku, w jednym ze swoich kazań wspomina, co mówił jeden z braci, który studiował u świętego Tomasza. Mówił tak. Nigdy mu nie przeszkadzało, kiedy sprzeciwiano się jego opinii. A nawet kiedyś powiedział pewnemu młodzieńcowi, to znaczy bratu Reginaldowi z Florencji, który nie zgodził się z jakimś jego zdaniem. Mów śmiało to, co ci się wydaje,
Bóg bowiem dał rozum zarówno tobie, jak i mnie. I być może tobie ukazał coś, czego mnie poskąpi. Znakomita postawa. Podobną postawę świętego Tomasza możemy odnaleźć w zakończeniu jego dzieła o jedności intelektu, de unitate intellectus contra frivolitas, gdzie święty Tomasz zachęca ewentualnych polemistów do napisania polemiki, do napisania repliki, do podjęcia dysputy, ponieważ to właśnie w dyskucie, ponieważ to właśnie kiedy się rozmawia i dyskutuje, dochodzi się do prawdy. Wreszcie kazania. Kazania, które mają oczywiście formę wykładu, to ja mówię, a wierni słuchają. Niemniej jednak są one wydarzeniem religijnym i jako takie dość specyficznym. Okazji do wygłoszenia kazań było bardzo dużo, bo profesorowie wykładali co niedziela, a także, tak jak to dzisiaj jest, w różnych okresach roku liturgicznego, czy to Adwent, czy Wielki Post, czy Triduum Sacrum, czy oktawy świąt, czy też święta patronalne różnych świętych. Oblicza się, że wykładowca uniwersytecki miał okazję wygłaszać mniej więcej 100 kazań rocznie. Ci, którzy oczywiście się do tego przykładali. Tomasz kazania wygłaszał. Niestety nigdy nie zadbał o wydanie tych kazań. Nie oznacza to, że nie przykładał do nich znaczenia. Można by pomyśleć, że święty Tomasz niepoważnie traktuje tę część swojego zadania wykładowcy i nauczyciela, a świadczy o tym chociażby struktura zachowanych kazań, tych, które lepiej do nas dotarły w pełniejszej wersji, pokazują, jak bardzo przepracowana jest myśl, jak dokładnie opracowany jest plan kazania, jak głęboko zanalizowany i czasem, jak zobaczymy za chwilę, odważnie zanalizowany jest tekst. Dla Tomasza kazanie jest miejscem, w którym on ciągle rozważa, w którym on ciągle próbuje zmierzyć się z tą tajemnicą, o której nauczana wykłada w czym dyskutach. Jednak prawdopodobnie po prostu ze względu na brak czasu, a także dlatego, że taki był po prostu zwyczaj na uniwersytecie, święty Tomasz nie opracowuje sam zbioru kazań modelowych, swoich kazań, tylko pozostawia je tym, którzy je notują, studentom, kolegom, skrybom. Na kazania przychodzi mnóstwo ludzi. Mają w rękach tabliczki, na których sobie notują kawałkiem węgla lub ołowianym jakimś takim ołówkiem, albo mają kawałki pergaminu, na którym notują właśnie te schematy, po to, żeby później już przepisać je sobie na spokojnie w domu i stworzyć sobie własny zbiór kazań. Powstają kompilacje, w których kazania różnych mistrzów mieszają się, w których w dodatku do kazań często dołączone są jakieś krótkie lub dłuższe dziełka, które kaznodziei mogą pomóc. Jakieś etymologie, jakieś dystynkcje, jakieś słówki. I dziełka te podróżują, te książki podróżują. Tworzą się takie zbiory bardzo osobiste i one podróżują po całej Europie. Także nie dziwne jest, że znajdujemy kazania świętego Tomasza w Madrycie, w Monachium czy jeszcze gdzie indziej. Zapisywanie kazań jest tradycją, która wywodzi się jeszcze z czasów papieskich. Jeśli wierzyć Eusebiuszowi z Cezarei, to Orygenes był pierwszy, który zezwolił stenografom zapisywać jego kazania, aby mógł je potem odtworzyć, spisać i wydać. Stenografia, czyli szybkie zapisywanie słuchanego tekstu przez taki system skrótów, była wynalazkiem Greków, szybko zyskała popularność i tacy teologowie jak kaznodzieje, jak Cyryl Jerozolimski, Grzegorz z Nazianzu czy Jan Chryzostom korzystali, o tym wiemy, z usług stenografów, którymi często zresztą byli ich uczniowie. Na zachodzie techniką tą posługiwali się Augustyn, Gaudencjusz z Bresci czy Grzegorz Wielki.
Na przełomie epok starożytności i średniowiecza zwyczaj zapisywania kazań zanika, staje się mniej popularny. Czyli zastanawiają, dlaczego. Dlaczego te notatki, zwane często reportationes, w średniowieczu już nabiorą takiej technicznej nazwy, a to dlatego, że bardzo często te notatki studenci odnosili temu, który głosił, żeby on sprawdził, żeby on tam coś poprawił. Oni czasami nie byli pewni, czy dobrze usłyszeli. A czasami był to po prostu taki system, on sobie życzył, żeby je przynieść za chwilę do zobaczenia. Prawdopodobnie ten zanik zapisywania kazań jest po prostu wynikiem też pewnego osłabienia zapału kaznodziejskiego w tym czasie, w tych ciemnych, trudnych stuleciach, jak również takim przekonaniem, że skoro my mamy już zbiory kazań, kazań ojców albo kazań jakichś wielkich teologów, to po co właściwie tworzyć swoje? To też jest taki problem, nad którym my się czasami tak mało zastanawiamy. Ale najwyraźniej był taki moment jakby pewnej nieśmiałości. Dlaczego ja mam tworzyć moje własne kazanie, skoro mam do wyboru kazania takich mistrzów jak Augustyn, Grzegorz czy inni? Swój renesans, zapisywanie kazań, reportationes, zaczęły w wieku XII wraz z Bernardem Clairvaux, który, tak jak całe środowisko monastyczne, bardzo docenia formę kazania, formę tej świętej wymowy, w której starano się zarówno o głębię teologiczną, jak i o piękno wyrazu. Wraz z powstaniem szkół miejskich, uniwersytetu i z faktem, że kazanie staje się częścią dydaktyki, oczywiście również to zapisywanie, ta scenografia kaznodziejska przeżywa swój okres świetności. Zapisywane jest wszystko. Zapisuje się kazanie, zapisuje się wykłady, zapisuje się wykłady biblijne, czy jakieś wykłady erudycyjne. Znamy przykład świętego Hugona ze świętego Wiktora, którego uczeń Wawrzyniec, który później sam zostanie mnichem, a nawet opatem, po każdej lekcji przychodził z tabliczką i przedstawiał mu do poprawki. I Hugo poświęcał sporo czasu, bo wydawało mu się to bardzo ważne, żeby jego studenci, podejrzewam, że inni od niego też kopiowali te notatki później, żeby oni mieli dobry zapis jego wykładu. Mistrz sam sprawdzał, jak te notatki się prowadzi. Czasami te notatki były prowadzone przez ludzi niezbyt do tego przygotowanych, a bardzo gorliwych. Przykładem jest tutaj kaznodzieja, słynny, wybitny kaznodzieja, niemiecki Bertolt z Ratzbony, to jest przełom XIII i XIV wieku, który okropnie narzekał, że ci, którzy zapisywają jego kazania, nic z nich nie rozumieją i wychodzą tak strasznie głupstwa, że w końcu on sam usiadł w ciągu 5 lat, spisał wszystkie swoje ważniejsze kazania, żeby właśnie już powstał taki model, żeby nikt więcej pod jego imieniem nie publikował jakichś wzór. Taką właśnie drogą reportationes, drogą zapisu, dotarły do nas kazania świętego Tomasza. Dlatego na przykład mamy je czasem w więcej niż jednej wersji. Proszę sobie wyobrazić, gdybym teraz Państwa poprosił o przedstawienie notatek z tego wykładu. Zapewne każdy miałby trochę swoją wersję, każdy zapisałby coś innego, każdy może coś innego by zrozumiał. Potrzeba było dopiero dość wysublimowanej metody naukowej wydawania tekstów, żeby z tych różnych wersji próbować wydobyć, co kaznodzieja tak naprawdę powiedział, a czasami, tak jak to zaproponuje właśnie ta wspomniana przeze mnie edycja kazań, która jest dziełem ojca Luisa Batallona, ona zaproponuje czasami dwie wersje, bo po prostu trudno jest jasno i klarownie wybrać. Większość zachowanych kazań Tomasza to są kazania uniwersyteckie. To nie są homilie. To nie są erudycyjne, narracyjne komentarze do fragmentów Pisma Świętego, ale analizy.
bardzo głębokie i często z tezą wybranych kilku wersetów, gdzie kolejne słowa są inspiracją do wyciągnięcia teologicznych czy moralnych wniosków. Struktura takiego kazania w ogólności wygląda tak, że najpierw się pojawia perykopa, którą się czyta, później często jest wstęp, nazywany protemo, taki wstęp, który akurat Tomasz jest tu bardzo konsekwentny i jego protema zawsze będzie związana z perykopą, ale czasami mógł to być taki jakiś okolicznościowy wstęp. Później często jeszcze jeden wstęp, który jest, ma taki charakter bardziej ogólny. Później podział kazania, przedstawia się podział kazania. I tutaj bardzo ważna rzecz. Otóż czasami kaznodzieja nie pilnuje tego przedstawionego podziału. To nie jest przypadek świętego Tomasza. Święty Tomasz zawsze bardzo pilnuje. Jak powiedział, że kazanie będzie mówiło o tym, o tym, o tym, o tym przedstawił plan, jego się trzyma, ale nie zawsze tak jest. I w reportacjach czasami są poprawki. Ten, który zapisuje taką reportację, robi te swoje notatki, mówi, powiedział, że będzie mówił o tym i o tym, a potem wszystko mylił. Jest również historyk zakonu franciszkańskiego Tomasz Strzelano w drugim żywocie Vita Secunda świętego Franciszka wspomina pewnego medyka, który tak mówi. Chociaż świetnie pamiętam kazania różnych kaznodziejów, to kazań Franciszka nie jestem w stanie w ogóle odtworzyć. A jeśli coś z nich zapamiętałem, to mam wrażenie, że nie wynika to bezpośrednio z tego, co rzeczywiście wyrzekły jego usta. Najwyraźniej święty Franciszek przemawiał od razu do serca. Po takim dywizjo, po takim przedstawieniu planu, następowało właściwe kazanie, które ten plan wypowiadały i na tym był koniec, lecz na uniwersytecie, to właśnie uniwersyteckie kazanie, dodało jeszcze jedną część, a mianowicie kazanie, kontynuowano kazanie, które zaczynało się rano przy okazji mszy świętej, kontynuowano po południu, nazywa się ta część collatio, wieczorna medytacja, która mogła być kontynuacją z poranka, która mogła być nowym jakimś tematem, mógł ją kontynuować ten sam kaznodzieja, bądź też, jeżeli chodziło o jakiegoś kaznodzieję bardzo dostojnego biskupa, wybitnego nauczyciela, mógł on desygnować kogoś innego, kto będzie po południu kontynuował za niego kazanie. Powszechnie uznaje się, że wynalazcą tego collatio był nie kto inny, jak błogosławiony Jordan Saksony, następca świętego Dominika. To on miał pomysł przeciągnięcia kazania. Rozumiemy zupełnie tę technikę. Skoro ludzie już posłuchali, to można jeszcze przyciągnąć wieczorem, jeszcze ich zachwycić, jeszcze im coś powiedzieć. No i oczywiście ci, którzy znają, bracia się uśmiewają, powiedzą, jak bardzo Jordanowi leżał na sercu rozwój naszego zakonu, można przyciągnąć więcej i powiedzieć już. Cechy kazań Tomasza. Krótki protemat, oparty na tym samym tekście pisma, co temat kazania. Nie używa planu rymowanego. Często kaznodzieje mieli takie pomysły, że rymowali te plany, żeby łatwiej było je zapamiętać. Tomasz nigdy nie rymuje. Traktuje całość perykopy jako ilustrację do tego wersu, który on z niej wyciąga. On będzie się odwoływał do innych części perykopy, z której wyjęte jest zdanie bądź kilka zdań, które komentują. Poza tym bardzo lubi na kazaniu, i tu właśnie mówiłem, że kazanie, chociaż jest wypowiedzią jakby w pierwszej osobie, ja mówię do was, rozumiecie, święty Tomasz, jego kazania charakteryzują się tym, że on jakby cały czas prowadzi dialog. Po pierwsze mówię ci, a ty pewnie mi odpowiesz, a ja ci na to powiem. On cały czas prowadzi dialog. Bardzo często zwraca się do swoich słuchaczy, zobaczcie, zobaczcie, spójrzcie. Zwykle bardzo rzadko żartuje.
bardzo rzadko daje takie przykłady jakieś historyjki, które miały słuchaczy tak trochę rozerwać, trochę zachęcić. To rzadko robi. Trzyma się tematu, ale czasami potrafi być również uśmiechnięty czy ironiczny. Któregoś dnia, był to rok temu, 28 stycznia, kiedy głosiłem kazanie z okazji liturgicznego obchodu świętego Tomasza, postanowiłem zająć się pewnym kazaniem właśnie Tomasza, na tym moim kazaniu. I zakończyłem. Jakoś nagranie tego kazania trafiło do mojego, jednego z moich mistrzów, już mentora, przyjaciela, profesora Zenona Kałuży, który napisał mi mail: dziękuję Ci bardzo za ten piękny komentarz do Arystotelesa. Zawahałem się chwilę, a później się tupnąłem w czoło i powiedziałem: no racja. Przecież to, co ja tam przedstawiałem jako głębię ewangelicznego przekazu, nie było niczym innym jak cytatem z topików. I stąd powstało we mnie pytanie: czy święty Tomasz, głosząc kazania, a zwłaszcza te rzeczy, które tam często mnie, jego czytelnika, jakoś zachwycają czy bulwersują, czy on mi czasem tutaj gdzieś nie próbuje na ambonę wprowadzić filozofa, wprowadzić Arystotelesa? I pod tym kątem przejrzałem jego kazanie. I dowiedziałem się kilku rzeczy bardzo ciekawych. Przede wszystkim święty Tomasz, tu się uspokoiłem, Arystoteles się nie popisuje na kazaniu. Nie epatuje swoją filozoficzną wiedzą. Na 23 kazania zachowane, cytaty ukryte bądź wprost z Arystotelesa znajdują się tylko w 7, w 15 miejscach, jest 15 odniesień, co na kilka setek różnych cytatów i odwołań, które znajdujemy w tych kazaniach, to nie jest bardzo dużo. I kiedy przyjrzałem się, jakie funkcje pełnią te zapożyczenia, te cytaty, to zrozumiałem, że na ambonie, tak samo jak w życiu, tak samo jak w jego pracy naukowej, Arystoteles jest dla Tomasza bądź źródłem wiedzy, bądź czymś w rodzaju encyklopedii, do której on zagląda, żeby wzbogacić swoją edycję. Bądź jest takim towarzyszem drogi. Bądź czasem jest bratem w poszukiwaniu. To się dzieje wtedy, kiedy Tomasz używa go, w ogóle nie robiąc na niego żadnych aluzji. Mówi jego tekstem, ale nie mówi, że to raz jeden filozof pojawia się w kazaniach w charakterze polemicznym, ale jak zobaczymy, to nie filozof jest winien, tylko ci, którzy nie mądrze go używają. Najwięcej w kazaniach jest odwołań do Arystotelesa jako takiego źródła erudycyjnego. Ma ono zilustrować, dopełnić tezę autora w kazaniu. Tak się dzieje na przykład w kazaniu 5. Oto król twój przychodzi. Jest to kazanie z roku 1270 około uniwersyteckie, pierwsza niedziela Adwentu, gdzie mówi się: oto twój król przychodzi. I święty Tomasz analizuje, kto to jest ten król, jakie są jego cechy. I pierwsza cecha jest taka, żeby król zapewniał pewną jedność, żeby miał pełnię władzy, to druga cecha, trzecia cecha, żeby miał absolutnie powszechną jurysdykcję nad swoimi poddanymi. I w końcu, po czwarte, chodzi o to, żeby zapewniał on taką równą opiekę dla wszystkich, żeby był zrównoważonym sam, żeby nie był
tyranem. I tu jest opis różnicy między królem a między tyranem. Król wszystkie dobra królestwa kieruje do rozumiem, tyran przeciwnie swoim dobru własnemu. I to oczywiście cała ta teza, cały ten fragment oparty jest na rozlicznych cytatach Arystotelesa i Zetyki Nikomachejskiej i z polityki oczywiście. I Tomasz w innych dziełach wielokrotnie się odwołuje do tych cytatów i tutaj na tym kazaniu również. W kazaniu szóstym, na drugą niedzielę Adwentu, przeminie niebo i ziemia, Celum et terra tradiunt, znowu mówi o tym, jakie jest niebo i że człowiek święty powinien być trochę jak to niebo i są różne cechy nieba, że ono jest świetliste, że ono jest okrągłe i że ono powoduje ruch oczywiście wszystkiego i to są cechy świętego człowieka, który powinien być świetlisty, który powinien być okrągły, to jest bardzo ciekawe, bo powinien dookoła czynić miłosierdzie. Stąd jest taka jego okrągłość oczekiwana przez kaznodzieję i powinien powodować ruch, to znaczy powinien mobilizować do dobrego działania się do innych. I wszystkie te cytaty pochodzą, znaczy dwa z nich pochodzą z De Celo et Mundo i jeden pochodzi z Aristotelesa. Przy tej okazji on cytuje i on cytuje Arystotelesa wprost. On mówi, Arystoteles mówi w tej księdze tak i tak i dlatego, bo takie jest niebo, Arystoteles tak mówi, i dlatego ten święty człowiek ma takie erudycyjne wsparcie własne. W kazaniu 12 kolejny przykład z Serafiny wołały jeden do drugiego. To kazanie na święto świętej Trójcy, wygłoszone podczas pierwszego pobytu świętego Tomasza w Paryżu, paralelnie do De Veritate mniej więcej. Zdanie, te rzeczy, które są ponad rozumem, tych rzeczy, które są ponad rozumem, nie możemy wiedzieć, natomiast wypada im wierzyć, ponieważ wiedzieć nie należy do rozumu, ponieważ wiedzieć należy do rozumu, a wierzyć należy do woli. I tutaj również, wprawdzie wprost się nie odwołuje do Arystotelesa, ale znajdujemy również w innych jego dziełach, że przy okazji, kiedy mówi o różnicy między wiarą a wiedzą, często odwołuje się do analityków wtórych, gdzie różne rodzaje wiedzy Arystoteles omawia. Strzeżcie się fałszywych proroków, to kolejne kazanie, w których znowu odwołanie jest do filozofa i który mówi, że taka przebieranka, jeżeli ktoś by się przebierał w jakieś takie szaty, które mu nie przystoją, to byłoby tylko po to, żeby prowokować, żeby jakoś wzbudzać zamieszanie, a tak nie powinno być. Fałszywi prorocy to są właśnie ci, którzy takie zamieszanie i znowu wzbudzają i znowu odwołanie do filozofa. Kazanie 15. Pewien bogaty człowiek miał rządcę. To jest kazanie na 9 niedzielę do Trójcy Świętej. Święty Tomasz mówi, człowiek powinien pragnąć wciąż więcej i więcej tego, co duchowe. Pragnienie końca nigdy nie ma ograniczeń, nigdy nie ma miary. Miarę mogą mieć jedynie środki, które do tego końca prowadzą. I podaje przykład lekarza, który chce uzdrowić pacjenta, ale żeby go uzdrowić, musi czasem ograniczyć. Przecież nie nafaszeruje go tysiącem tabletek, tylko da tyle, ile prowadzi do uzdrowienia. I ten przykład jest wyciągnięty z Arystotelesa z polityki. Kolejne kazanie, kilka cytatów z odwołań do Arystotelesa. W kazaniu 19 na święto wszystkich świętych błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie. Nie będę już ich tutaj omawiał każdego po kolei, ale są to odwołania do etyki nikomachejskiej. Główny, przede wszystkim etyka nikomachejska, kiedy mówi o szczęściu, kiedy głównie o rozważaniu szczęścia, beati czy szczęśliwi
to są ci, którzy żyją w szczęśliwości. Beatitudine, zwłaszcza się, czym jest owo szczęście. Kolejną funkcją zapożyczeń jest funkcja wzmacniająca. Nie tyle erudycyjna, nie tyle taka, która ma pokazać źródło jakiegoś stwierdzenia, na którym opiera się prawda duchowa, którą Tomasz chce pokazać, ale która ma wzmocnić jego tezę. Dwa takie przykłady znalazłem. Jedno w kazaniu szóstym, Niebo i Ziemia czynno, gdzie święty Tomasz mówi, bracia najdrożsi, o jaka słodycz, jaki użytek, jakie umiłowanie znajdujemy w słowach mądrości niebieskiej, to potwierdza nam również filozof naturalny, który tak mówi w 10 księdze etyki o stworzonej wiedzy. I mówi, że właśnie nie ma tak wspaniałej słodyczy, jak wiedzieć, jak poznawać. To jest największa słodycz człowieka. Filozofia jest największą słodyczą. I mówi Tomasz, a filozofus teologus tak mówi w Księdze Mądrości. Nie znalazłem nigdzie dzieła świętego Tomasza sformułowania filozofus teologus. To jest, wydaje mi się, przekłamanie skryby, bo to jest, no, niestety w materiałach ojca Bataillona nie ma na ten temat żadnych notatek. Wydaje się, że go nie uderzył jakoś ten sformułowanie. Ja jestem bardzo zaskoczony. Ale właśnie dla wzmocnienia jeszcze tej tezy, którą mówię o szczęściu, jak mi daje poznanie pisma, o szczęściu, jak mi daje poznanie wiary, to filozof też o tym mówi. Mówi o tym, że poznanie wiary, poznanie filozofii daje szczęście. I kolejne to jest pewien człowiek, pewien bogaty człowiek, kolejne odwołanie, tym razem do polityki, gdzie mówi się o tym, że człowiek, który jest człowiekiem dobrym, który chce być człowiekiem szczęśliwym, powinien się dzielić tym, co ma. I mówi, tak jak filozof, który mówi, że najdoskonalsze miasta to są takie, w którym jest zachowana własność prywatna i używanie jej dla dobra wspólnego. W końcu funkcja polemiczna. Jak powiedziałem, jeden przykład znalazłem, a mianowicie znajduje się w kazaniu 14. Strzeżcie się fałszywych proroków. Jest to kazanie wygłoszone, kazanie dokładnie datowane, 14 lipca 1269 roku, w atmosferze polemiki z nauczycielami Wydziału Arcu, Wydziału Filozofii, gdzie Tomasz przestrzega przed tymi, którzy mówią jakieś rzeczy przeciwne wierze, a kiedy my ich przyciskamy do muru i mówimy, ale przecież ty mówisz przeciwko wierze świętej, to oni mówią, ale ja tego nie twierdzę, ja tylko cytuję filozofa. Ja tylko cytuję Arystotelesa. I święty Tomasz odpowiada na to w sposób, no, dla mnie bardzo piękny. Mówi, wiesz co? Wzbudzać w kimś wątpliwość cytowaniem Arystotelesa i nie rozwiązywać tej wątpliwości, to jest tak, jakbyś ty się z tą wątpliwością zgadzał. Albo to jest tak, jakbyś ty kopał studnię i nie ogrodził jej jakimś płotkiem, żeby po prostu tam być. Tak się nie robi. Jeżeli cytujesz Arystotelesa i jeżeli cytujesz jakąś jego szokującą, powinieneś również umieć ją rozwiązać, zinterpretować, przyswoić tak, żeby ona wierze się nie sprzeciwiała. Rozumiemy zatem, że raz jeden, kiedy filozof pojawia się w polemice, to nie z nim polemizuje Tomasz, tylko z tymi, którzy nie umieją go czytać, albo którzy go źle czytają i źle używają. Wydaje mi się, że bardzo ważne. Bardzo ważne. Proszę, chcę jeszcze powiedzieć, że święty Tomasz nie odwołał się ani razu do Arystotelesa w kazaniu, które jest całe poświęcone sposobowi uczenia się i studiowania, w kazaniu Puer Jezus. Dziecię Jezus rosło w łasce Boga i ludzi. To jest kazanie przepiękne, wielokrotnie
analizowane i omawiane przez Adriana Oliwę w Paryżu, przez Viviana Holanda w Oxfordzie, przez samego ojca Bataillona, Nicole Berlioz, wielu uczonych, którzy zajmowali się i zajmują kazaniami, bo ono opisuje, święty Tomasz zwraca się do młodych studentów i mówi im o tym, jak się powinni uczyć. Znane jest to kazanie z tego, że zachęca, żeby nie słuchać tylko jednego profesora, nie przywiązywać się za bardzo, żeby słuchać różnych, żeby uczyć się wszystkiego, bo wszystko się przyda. To kazanie jest bardzo znane. Tam ani razu święty Tomasz nie odwoła się do Arystotelesa. Myślę, że robi to z szacunku i miłości do tych młodych ludzi, którym nie chce, tak jak robią to niektórzy z ich profesorów na Wydziale Arcium, mieszać w głowie Arystotelesem. On chce im powiedzieć, jak powinni zdobywać mądrość, a nie popisywać się swoją erudycją, często nastawioną tylko na to, żeby szokować. I w końcu funkcja, którą nazwałem sobie funkcją zastępczą, a mianowicie, kiedy to jakby mówi Arystoteles, chociaż tego nie jesteśmy świadomi, kiedy Tomasz chowa się za Arystotelesem, ale nie mówi nam o tym. Pierwszy taki przykład to w kazaniu 13 pewien człowiek zaprosił, wydał wielką ucztę, kiedy mówi święty Tomasz o słodyczy, już ten temat słyszeliśmy, poznania Pisma Świętego, która nie ma sobie równej, która jest większa od jakiejkolwiek innej nauki, i mówi o tym, że słodycz można czerpać albo z tego, co się poznaje, albo z tego, jak się poznaje. Daję taki przykład, no, jak poznaję trójkąt, to ja mogę się jakby cieszyć tym, jak ja go poznaję, ale przedmiotem ciężko mi się cieszyć, bo trójkąt raczej nie wzbudza we mnie żadnych emocji. No, a w poznawaniu Pisma Świętego my to mamy wszystko, prawda? I sposób, w jaki poznajemy Pana Boga i sam przedmiot naszego poznania dają tę wielką radość. I jest to parafraza słów Arystotelesa z 10 księgi etyki, gdzie mówi również o poznawaniu prawdy. I w końcu na sam koniec zostawiłem sobie kazanie 15. Kazanie, które komentuje słowa, pewien człowiek miał już zarządcę, no i wiadomo, że ten zarządca go oszukiwał. I święty Tomasz, tak jak powiedziałem na początku, który zawsze bardzo dokładnie analizuje każdy element tego przytoczonego przez siebie verbum tenatis i ono mu służy później do rozwijania myśli, stawia pytanie jakiego, jeśli dobrze zrozumiałem i ojca Bataillona, i ludzi, którzy tym kazaniem się zajmowali, jeśli dobrze zrozumiałem, nigdzie w średniowiecznej literaturze sermonistycznej, w średniowiecznych kazaniach nie znajdujemy nikogo, kto by zajął się w tym cytacie, pewien bogaty człowiek, zajął się słowem człowiek. Mówi się o bogatym, mówi się dlaczego. Ten bogaty człowiek, święty Tomasz tak zaczyna kazanie, któż to jest? No wiadomo, że w tej przypowieści jest to Pan. I zwykle kaznodzieje koncentrowali się na słowie, że jest bogaty, że on był bogaty. I mówili o bogactwie Boga, jego dobroci, mądrości, czytaniu. A święty Tomasz, jako jedyny kaznodzieja się wypowiedział, postawił sobie pytanie, no ale czy my możemy Boga? Boga w jego naturze. Nie Chrystusa, który jest oczywisty, ale Boga nazwać człowiekiem. I odpowiada tak, możemy. Po pierwsze, przez swoje podobieństwo. Ze względu na podobieństwo. Ponieważ jesteśmy stworzeni, nie będę czytał całego tego fragmentu, ale który jego stworzyć. Jeżeli jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, jeżeli my jesteśmy obrazem Boga, to znaczy, mówi Tomasz, w Nim musi być również jakieś podobieństwo do nas. I to, co jest absolutnie niesamowite, Tomasz używa tutaj przykładu, którego używa wielokrotnie w swoich dziełach, a mianowicie Herkulesa i jego
jego rzeźby i jego statuty. Z tym, że za każdym razem, kiedy ten przykład z rzeźbą Herkulesa pojawia się w pismach Tomaszowych, to Tomasz podkreśla, że w obrazie jest coś z modelu, ale nigdy na odwrót. Nigdy na odwrót. Natomiast tutaj mówi imago Herkules, vocatu Herkules, et Herkules nomine imaginis sua, et Deus vocatu homo. Zaprzecza zupełnie temu, co twierdzi wielokrotnie, czy go poniosła Wena kaznodziejska. Pomylił się to pisanie, wydaje się, tekst jest dosyć tutaj jasny. Myślę, że Tomasz, jak to często zdarza się kaznodzieją, każdy, kto jest kaznodzieją, wie, ma pewną intuicję. I nawet mam wrażenie, że się troszkę jej przestraszył, ponieważ cały dalszy pasus w tej części kazania jest o tym, żebyśmy dbali jednak o ten obraz Boga w nas. Jakby skupia się na człowieku. Ale co powiedział, to powiedział. Jeżeli my jesteśmy podobni do Boga, to uwaga, on do nas również. Po drugie, Tomasz mówi, jest podobieństwo, można nazwać Boga człowiekiem, ze względu na pewną familiarność, zażyłość. I tutaj święty Tomasz daje taki przykład, że jeżeli się bardzo długo z kimś przebywa, to człowiek zaczyna mówić tak jak ci, z którymi przebywa. To jest bardzo ciekawe, bo on to kazanie prawdopodobnie mówi w Paryżu. Ale mówi tak, że gdybyś długo siedział z Francuzami, a potem wrócił do siebie do domu, powiedzą ci, gadasz jak Francuz. Jeżeli to nie jest dowcip, ironia i lekka prowokacja, to cóż to jest. Ale znaczy to, że Bóg przebywając z nami, a On kocha przebywać z nami, bo stał się człowiekiem. On kocha przebywać z nami, bo od początku nas stworzył i z nami w naszej historii jest i idzie. W Chrystusie jest to pewne sumum, jest to jakiś szczyt, ale przecież nie tylko. To będąc z nami, On w pewien sposób do nas się dotarnia. Przez zażyłość. Znowu to się śmiało. I w końcu dochodzimy do tego, od czego zaczęła się moja refleksja nad Arystotelesem w kazaniu Tomasza. A mianowicie trzecie podobieństwo to jest podobieństwo ze względu na pewną ludzką cechę. Otóż, mówi święty Tomasz, Bóg posiada w najdoskonalszy sposób najbardziej ludzką cechę, którą jest. No i ja przyznaję, ja kiedy czytałem to kazanie, miałem tutaj ochotę powiedzieć, którą jest rozum. Człowiek to przecież indywidua, substancja, racjonalizm, natura. A święty Tomasz odpowiada, mansueto, łagodność. To łagodność jest najbardziej ludzką cechą człowieka. I Bóg posiada tę łagodność w sposób absolutnie nieskończony. Święty Tomasz nie użyje tu słowa miłosierdzie, ale gdzieś tam czujemy je w tle. Arystoteles na samym zaraz początku piątej księgi Topików mówi, przyznajemy jakieś cechy bytu albo ze względu na istotę bytów, ze względu na to, czym one są zawsze, albo ze względu na to, jak się odnoszą do innych bytów i co jest przejściowe. Tym, co jest istotne w człowieku, jest, że jest on animal mansuetum natura. To Arystoteles. Ale w kontekście kazania Tomaszowego ten Arystoteles staje się nieomal głosicielem Ewangelii, nieomal objawienia Bożego Miłosierdzia.
On tu jest przywołany zupełnie po cichu, bez cytowania, ale jest przywołany jako brat właśnie. Jako ten, który w zadziwiający sposób, rozumem swoim, dociera tam, gdzie nas i jeszcze dalej wiedzie wiara. Arystoteles w kazaniach Tomasza jest tym, czym jest dla niego zawsze. Źródłem wiedzy, pewnym prowokatorem, który prowokuje Tomasza do szukania odpowiedzi lepszych, ale jest również bratem w poszukiwaniu prawdy. Święty Tomasz, wybitny myśliciel, filozof, teolog. Do tych wszystkich określeń chciałbym dzisiaj dołączyć kolejne niesłuszne zapominanie. Kaznodzieja. Dla nas, braci dominikanów, to jest wielka radość i wielki zaszczyt. Możemy bowiem jeszcze mocniej dostrzec prawdę, o której po raz pierwszy usłyszałem tutaj, w tym klasztorze, od mojego magistra, ojca Aleksandra Hałka-Jakowskiego, który powiedział kiedyś: pamiętajcie, to nie zakon dominikański jest tomistyczny. To Tomasz jest dominikański. I kiedy wiele lat potem powtórzyłem to zdanie nieżyjącemu już od kilku lat ojcu Batajowi, wzruszam się, bo to był wspaniały człowiek. Jednemu z największych znawców tekstów Tomasza, to on się chwilę zastanowił, podlapał się w głowę swoim zwyczajem i powiedział: miałeś bardzo mądrego magistra. Thank you.